czasach konsolidacji rynku w wielu dziedzinach biznesu nie jest rzadkością sytuacja, gdy firmy powołują do życia submarki, wydając pod nimi urządzenia z teoretycznie niższych półek. Choć do wyprodukowania Honora 7 przyznaje się Huawei, nie uświadczymy na nim logo firmy matki. Niższa półka? Gdzie? Spójrzcie na ten telefon. Idealnie spasowana obudowa. Praktycznie wszędzie aluminium. Toż to wygląd flagowca. Jedno, do czego można się ewentualnie trochę przyczepić, to masa. Jest nieco zbyt ciężki. Tutaj mamy wyróżniający się guzik odblokowania, niekoniecznie przydatny, i regulację głośności. Na dole głośnik, niestety mono. Tutaj gniazdo dla dwóch kart nano SIM lub nano SIM i microSD oraz magiczny przycisk. Na górze zaś, prócz słuchawkowego jacka, promiennik podczerwieni, na przykład do pilota. Ciekawie jest za to z tyłu. Przekryty szafirowym szkłem 20-megapikselowy aparat, dwukolorowy flash i nierzucający się w oczy rewelacyjny czytnik odcisków palców. Testowałem wszystkie dostępne na rynku telefony z tą funkcją i żaden czytnik nie działał lepiej niż ten od Huawei. Wystarczy go dotknąć, by odblokować słuchawkę. Pozwala też na zrobienie zdjęcia, zsunięcie paska z powiadomieniami czy wyciszenie budzika. A co najważniejsze, jego skuteczność podczas moich testów wynosiła około 98-99%. Wspominałem o magicznym przycisku. Pozwala on na skonfigurowanie trzech różnych akcji. Po jednokrotnym wciśnięciu, dwukrotnym oraz po przytrzymaniu. Najbardziej przydaje się, gdy chcemy zrobić szybko zdjęcie. Wystarczy skierować aparat na obiekt, wcisnąć Magic Key i po około 1,5 sekundy mamy już fotografię. Jeśli interesuje nas selfie, z przodu mamy oczko o rozdzielczości 8 megapikseli i, to wciąż rzadkość w telefonach, również flash. Zdjęcia i filmy możemy obejrzeć na ekranie IPS o rozdzielczości Full HD i przekątnej 5,2 cala. Nie jest to topowy ekran na rynku. Może mógłby być nieco jaśniejszy, ale generalnie nie miałem do niego zastrzeżeń. Jedyne co źle na nim wygląda to obrzydliwie cukierkowa nakładka graficzna MUI 3.1. No ale to akurat odczucie absolutnie subiektywne, a ja po prostu instaluję inny launcher. Zmienia się tylko wygląd, a telefon działa tak samo szybko. Wyjątkowo szybko jak na telefon spoza najwyższej półki. 44 tysiące punktów w AnTuTu to efekt działania 8-rdzeniowego autorskiego procesora Huawei High Silicon Kirin 935 z 4 rdzeniami po 2,2 GHz, 4 po 1,5 oraz 3 GB RAMu. To nie jest telefon, który da się spowolnić codziennymi zadaniami. Tym bardziej, że wśród preinstalowanych aplikacji mamy menedżera, który dba o to, by urządzenie się nam nie przepracowało i nie zużywało zbyt wiele transferu czy prądu. W pierwszym przypadku możemy przydzielić każdej aplikacji uprawnienia do korzystania z Wi-Fi i transmisji mobilnej. W drugim zaś, jeśli system zauważy, że jakaś aplikacja za bardzo wysysa baterię, poinformuje nas o tym i da możliwość jej natychmiastowego zamknięcia. Nic dziwnego, że 1,5 dnia bez ładowania nie jest wielkim wyzwaniem dla Honora 7. Kurczę, jak to jest telefon ze średniej półki, to ja się nazywam Robert Lewandowski. Ładny, szybki, pełen innowacyjnych rozwiązań sprzętowych i programowych. Aktywny Dual SIM testowałem, mogłem nawet zadzwonić z jednej karty na drugą. Jedyne, co łączy Honora 7 ze średnią półką, to rzecz, którą jako klienci najbardziej lubimy. Cena.